Cześć, Lenusia Czarusia. Dzisiaj będzie filmik, jak się spinam w górach. Pojechaliśmy na wakacje w Dolomity. Rozpakowaliśmy się. Poszliśmy do namiotu. I co najważniejsze, znaczy najgłupsze, co pada. Pada ciągle. Staliśmy, w nocy było chłodno i wilgotno. Mało powiedziane. Brrr. Co, masz loki? Zimno było w nocy? No. Dało się przeżyć. Zobaczymy, jaka jest pogoda i od tego zależniamy dalsze plany. W jakieś góry trzeba iść, bo Lenka musi się pospinać, nie? No! Który na górę, którą górę idziemy? Tak? Jak przestało padać, poszliśmy w góry, to trzeba kawałek pójść. Potem wsiadaliśmy do wyciągu. Na wyciągu, jak byliśmy już wysoko, było bardzo wysoko, no i były piękne widoki. Jesteśmy bardzo wysoko, no i widać całe miasteczko. Tutaj dużo jest miasteczek. No. Jak już nie byliśmy na wyciągu, poszliśmy się spinać. Było bardzo daleko do szczytu, ale nie poszłam na szczyt, bo było za wysoko. Ale my z tatą byliśmy przypięci razem taką liną. No i ta lina nas trzymała. Jesteśmy na 2200 metrach. Do przełęczy jest jeszcze kawałek. Nie ma sensu tam łoić, bo jeszcze Lenka musi wrócić. Ten szlak jest też taki półbezpieczny. Można się ześlizgnąć. No jeszcze trzeba wrócić na wyciąg. Więc stwierdziliśmy, nie Lenka, że się połoi tą skałę tutaj, tak? Będzie się powspina. Lenka sobie powspina się tutaj na skałki. No i sobie tam do tej drugiej poopawimy się, wrócimy na wyciąg, tak żeby do 17 sobie zjechać i na wieczór będziemy z powrotem na kempingu. A jak Żelena? Piona. Mistrz świata. Happy jesteś? Tak. Oczywiście mnie najbardziej interesowały skały. No i mama została na dole, a ja się spinałam na skały. Zaczęliśmy schodzić w dół, ale było już widać, że pogoda się kiepści i było duże prawdopodobieństwo, że zacznie padać. I co? Pada znowu. Pada, pada, pada. No niestety, tak jak się zapowiadało, tak też się stało i po chwili byliśmy już w cali mokrzy. Na domiar złego przed całą kolejką zaczęło dosłownie lać. Z Lenką wbiegliśmy na górę i po chwili byliśmy już w kolejce. W namiocie musiało zawsze i co? Jak myślicie? Padać. Kuleta! A teraz się bawię. No i do zobaczenia.
subskrybujcie mój kanał. No i oczywiście, jeśli chcecie pojechać w góry, musicie być mieć buty i dobre kurtki, ciepłe, i musicie mieć dobre te wszystkie ochroniacze, jeśli byście gdzieś upadli, to będziecie mieć taką linę, żebyście się zawiązali. To do zobaczenia.